Przypowieść o natrętnym przyjacielu. Jest to 27 rozważanie z cyklu Przypowieści Jezusa. Będziemy czytać Ewangelię według Łukasza, rozdział 11 i 4 wersety od 5. Powiedział też do nich: kto z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel wrócił z podróży i nie mam go czym nakarmić. A on z wewnątrz odpowie: nie przeszkadzaj mi, drzwi są już zamknięte i leżę z dziećmi w łóżku. Nie mogę wstać i teraz ci podać. Mówię wam, jeśli nawet nie wstanie i nie da mu dlatego, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego nalegania wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam mówię: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą. Ta przypowieść znajduje się tylko w Ewangelii według Łukasza i jest częścią nauczania o modlitwie. Ten rozdział 11 się rozpoczyna prośbą uczniów, aby Pan Jezus nauczył ich modlić się i wtedy usłyszeli modlitwę pańską, modlitwę Ojcze Nasz. Natomiast po przypowieści, po tych słowach, że każdy, kto prosi, otrzymuje, kto puka, to mu otwierają, jest przypowieść o dobrych darach Ojca, w której Pan Jezus podkreśla ojcowską dobroć Boga. I tę przypowieść omówiliśmy w naszym cyklu jako trzecią. Podobną przypowieść do tej omawianej dzisiaj jest przypowieść o natrętnej wdowie, to jest też Łukasz, rozdział 18. I obie mają podobny przebieg wydarzeń. Wdowa prosi sędziego, by się zajął jej sprawą i najpierw słyszy odmowę, ale dzięki swojej determinacji zostaje w końcu wysłuchana. I tę przypowieść omówimy jako 37. Na początku przypowieści o natrętnym przyjacielu pojawia się pytanie znane z wprowadzenia do innych przypowieści. To pytanie jest: kto z was? Ale potem nie widzimy żadnego pytajnika, dlatego że w tej przypowieści to pytanie jest długie, składa się z kilku zdań, od 5 do 7 wiersza. I trudno je oddać w przekładzie na język polski i stąd zamiast pytania mamy właściwie zdania oznajmujące. Jest to pytanie retoryczne, na które się nie odpowiada, ponieważ to słuchacz ma sobie dopowiedzieć. Kto z was? A słuchacz słuchając mówi: nikt z nas. A więc pytanie to zachęca go, by na podstawie własnych doświadczeń mógł wyciągnąć wnioski. I też Pan Jezus nie oczekuje żadnych reakcji słuchaczy. Sam im odpowiada po to, by ich naprowadzić na przesłanie przypowieści. Wszak to jest część jego wypowiedzi o modlitwie, więc on będzie dalej kontynuował swoją wypowiedź i spójrzmy do tego rozdziału 11, by móc to zobaczyć. Pan Jezus podaje zaskakującą motywację, dlaczego ktoś decyduje się na budzenie sąsiada w środku nocy, by pomóc swojemu znużonemu, głodnemu przyjacielowi. Czyni to ze względu na przyjaźń, jaka ich łączyła. Jezus podkreśla natarczywość proszącego. Jest on tak nieustępliwy, że przyjaciel, sąsiad w końcu przystępuje do działania. To opowiadanie też nie kończy się zastosowaniem. Zazwyczaj ono się pojawia w przypowieściach rozpoczętych pytaniem retorycznym. Na przykład w 13 wersecie tego rozdziału napotykamy dopowiedzenie, gdy chodzi o przypowieść o ojcu, który swoim synom daje dobre rzeczy. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli,
umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. I tutaj nie ma czegoś takiego. Dlatego, że Pan Jezus użył tej przypowieści po to, by nakłonić słuchaczy do utożsamienia się z człowiekiem, który jest przymuszony okolicznościami prosić o tak niezwykłej porze swego przyjaciela o chleb. Jego dobijanie się do drzwi uzasadnia powód. Jego przyjaciel jest w podróży, zaszedł do niego i ten nagle okazuje się, nie ma go czym nakarmić. Sam został postawiony na nogi w nocy tymi niespodziewanymi odwiedzinami. A trzeba wiedzieć, że o nocnej porze w upalnym klimacie Palestyny się podróżowało. Wtedy było chłodniej, chłodno i wszyscy korzystali właśnie z tego i do późna w nocy podróżowali. A że w domu nie było chleba, to też się nie ma czemu dziwić, bo kobiety chleb wypiekały codziennie, nie robiły żadnych zapasów. Dlatego też, gdy się modlimy Ojcze Nasz i mówimy o chlebie powszednim, o chlebie codziennym, to właśnie stąd się wzięło. Również i gościnność była świętym obowiązkiem na wschodzie. Dlatego jest w pełni zrozumiałe, że gospodarz chciał nakarmić podróżującego przyjaciela i dlatego nie wahał się później obudzić przyjaciela sąsiada, o którym wiedział, że ma chleb. I to również jest zgodne z ówczesnymi realiami, bo trzy chleby stanowiły wtedy zwyczajową, jednorazową porcję. Natomiast obawa obudzonego przyjaciela, że poszukiwaniami chleba w swoim domu zakłóci sen rodziny, nie była bezpodstawna, bo wtedy wszyscy spali na matach w jednej izbie. To było w rodzinach, powiedzmy, ubogich, o niższym standardzie życia. Ale jednak ta odmowa przyjaciela i całe jego tłumaczenie wydaje się być wątpliwe. Dlaczego? Dlatego, że on ukrywał prawdziwy powód odmowy. Tłumaczył się tym, że drzwi są zamknięte, że dzieci są już z nim w łóżku i nie chce ich obudzić. Ale jeżeli byli w jednym pomieszczeniu, to stukanie do drzwi, a też i rozmowa prowadzona z tej maty, z tego łóżka na odległość, musiała wszystkich obudzić. A więc on się tylko zasłaniał śpiącymi, bo już przecież byli oni wytrąceni ze snu, czego oczywiście tamten przyjaciel za zamkniętych drzwi nie widział. Ale ten przyjaciel, sąsiad, nie miał odwagi się przyznać, że jego prośba przerywa mu odpoczynek nocny. Więc mówi, nie mogę wstać i teraz ci podać. A właściwie powinien uczciwie powiedzieć, nie chce mi się teraz wstać i szukać chleba. Z tym, że tą odmową przyznaje niechcący, że ma chleb. Jedynie brak mu chęci, by mu pomóc. Jednak ten proszący nie rezygnuje. A nawet został utwierdzony, że się warto nadal dobijać o te chleby, bo te chleby tam są. I tak długo się doprasza pomocy, aż ją wreszcie otrzymał. Oczywiście słuchacze są zaskoczeni tym, że przyjaciel nie pomógł od razu proszącemu, skoro jest przyjacielem. I dopiero udręczenie uporczywym naleganiem sprawiło, że chciał się pozbyć natręta. A więc nie przyjaźń, lecz naleganie skłoniło posiadacza chlebów do ich użyczenia. Jednak z tekstu wynika, o czym za chwilę powiemy, zachował się po przyjacielsku, bo dał tyle, ile potrzebował jego przyjaciel. I tak przyjrzyjmy się teraz tym trzem postaciom. Jest podróżny, gospodarz i sąsiad. To są przyjaciele. Podróżny jest przyjacielem gospodarza, natomiast gospodarz jest przyjacielem i podróżnego, i sąsiada. I na starożytnym wschodzie przyjaźń była czymś bardzo cennym, wartościowym. Nie było żadnych instytucji państwowych,
społecznych, które by zabezpieczały potrzeby obywateli. I w jakiejś potrzebie można było liczyć wyłącznie na rodzinę i przyjaciół. No i z tych trzech przyjaciół każdy wystąpił w tej przypowieści w innej roli, gdy chodzi o próbę, o wypróbowanie ich przyjaźni. A więc podróżny jest w tle. On się niespodziewanie zjawia u swego przyjaciela. Do zwrócenia się o pomoc skłoniła go przyjaźń. Pora była nieodpowiednia, ale on liczył, że przyjaciel jest gotowy poświęcić się dla niego. Natomiast ów przyjaciel, gospodarz w tym domu, do którego dotarł podróżny, z którym się mają porównać słuchacze przypowieści. Kto z was jest taki jak ten właśnie przyjaciel, który się zaopiekuje swoim przyjacielem w podróży? On występuje tutaj w podwójnej roli, bo z jednej strony chce pomóc przyjacielowi w podróży, ale z drugiej strony jest zmuszony prosić innego przyjaciela o przysługę. I on przyjaźń rozumie jako coś konkretnego. Rozumie jako nie miłe słowa czy robienie dobrego wrażenia, ale rozumie, że są to wymierne czyny przyjaźni, czyny miłości. Dlatego poświęca się podróżnemu, oddaje mu swój czas, rezygnuje z nocnego wypoczynku. Przy tym też naraził swoją reputację, bo w środku nocy hałasował, by zbudzić sąsiada. Ale w imię przyjaźni ma odwagę niepokoić przyjaciela sąsiada. Liczy na to, że on jest również przyjacielem i stąd zrozumie to, że on się chce wywiązać z obowiązku gościnności wobec innego przyjaciela, przyjaciela w podróży. I stąd właśnie się bierze jego determinacja i nieustępliwość, co tworzy przesłanie przypowieści. On chce pomóc przyjacielowi w potrzebie i liczy na przyjaciela, który ma to, czego on nie ma. I właśnie jego zachowanie, które jest tutaj kluczowe, określono wyrazem anaideia. I to jest właściwie wyraz złożony z dwóch wyrazów. Jest tam zaprzeczenie, a też i wyraz rzeczownik eidos. Cóż to oznacza? Musimy to przetłumaczyć jako bezszczelny i bezwstydny. Przepraszam za wyrażenia, ale tu chodzi o to. Dlatego, że wyraz eidos oznacza kogoś skromnego, kogoś, kto darzy innych szacunkiem, a więc skromność, szacunek. Eidos to jest skromność, szacunek. A tu jest zaprzeczenie tej postawy skromności i szacunku. A więc na pewno jest to bezczelność i brak szacunku. Śmiałość, natarczywość, nachalność. Tu się pojawia cecha u tego przyjaciela, który jest zmotywowany chęcią pomocy, a zarazem zdobycia tego, czego brakuje mu, by pomóc tamtemu w potrzebie. A więc nie rezygnuje mimo odmowy. Trudności jeszcze wzmacniają jego determinację. Ten wyraz jest rzadko używany, był rzadko używany wtedy. A w Nowym Testamencie występuje tylko tutaj, tylko raz i tylko w tym miejscu. A więc to jest szczególne. I gdy spojrzymy do Biblii, to widzimy, że w Starym Testamencie Abraham też tak usilnie, oczywiście nie bezczelnie i bezwstydnie, ale jednak uporczywie prosił Boga Jahwe, by zachował Sodomę. I spójrzmy do 18 rozdziału Księgi Rodzaju. Albo też w Nowym Testamencie, w Ewangelii Mateusza, 15 rozdział, jest mowa o Syrofenicjance, o Kananejce, Greczynce, która mimo odmowy Pana Jezusa prosiła o uzdrowienie swojej córki. No teraz przyjrzyjmy się temu trzeciemu przyjacielowi, który został poddany próbie. To on jest próbie poddany. Jego odmowa świadczy o tym, że czasami przyjaźń była dla niego ciężarem. On tu mówi o przeszkadzaniu, o naprzykrzaniu się przyjaciela. A dosłownie to oznacza, że przyjaciel dostarcza mu mozołu, dostarczać mozołu. Polecam konspekt, tam jest to dokładnie wszystko przedstawione.
On wyżej cenił rodzinę od przyjaźni. Mówi o niezakłócaniu spoczynku dzieci. A tak naprawdę to myślał o sobie i o własnym spokoju. I stąd można by sądzić, że pomoc, jakiej udzielił, miała pobudki egoistyczne, bo sobie uświadomił, że inaczej się nie pozbędzie nieustępliwego przyjaciela. Ale jest tutaj znów wyrażenie bardzo istotne: da mu ile potrzebuje. A to sugeruje, że pomógł mu więcej niż tamten prosił. Ten wniosek wyciągamy stąd, że gdyby dał tylko 3 chleby, to w tekście byłby użyty zaimek względny hon, czyli byłoby powiedziane: dał mu to, co potrzebuje. A tu się pojawił zaimek hoson, dał mu wszystko, co potrzebuje. A więc nie chodzi tutaj o prostą arytmetykę: prosisz o 3, daję ci 3. Tylko sobie mogę wyobrazić, on wstał, podszedł do drzwi, otworzył drzwi, zaczął rozmawiać, zainteresował się całą sytuacją, być może się zorientował, że czegoś jeszcze więcej brakuje, może tak to będę teraz tworzył prześcieradła, czy koca, czy poduszki. W każdym razie dał mu wszystko to, co było potrzebne w tej sytuacji, łącznie z tymi 3 chlebami. I żebyśmy mieli pewność, to ten wyraz hoson, zaimek hoson, występuje na przykład w Ewangelii Łukasza w 3 miejscach i w konspekcie to wszystko wyraźnie widać. I tam jest jako wszystko całe. I może ja tutaj przywołam te 3 miejsca. 4 rozdział, wiersz 40. A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli cierpiące na różne choroby, przyprowadzali ich do Niego. A więc wszyscy. Łukasz 18:12 mówi faryzeusz: poszczę 2 razy w tygodniu, składam dziesięcinę z całego. A więc hoson jako cały dochód. I 22 wiersz rozdziału 18. Jeszcze jednego ci brakuje, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. A więc mamy tutaj w tych 3 wersetach hoson jako wszyscy, całego, wszystko. I stąd takie nasze wnioski wyciągamy. Wnioski, które dedykujemy z tekstu, jakim dysponujemy. No i stąd jaka jest wymowa, przesłanie tej przypowieści. Ona się nie kończy jakąś wskazówką co do jej zastosowania, podobnie jak inne się kończą jakąś wskazówką. Tu jej nie ma. Dlatego, że ona wchodzi w skład pouczenia dotyczącego modlitwy. Cały rozdział temu jest poświęcony. I stąd wniosek się sam nasuwa. Boga należy prosić wytrwale, usilnie, cierpliwie. Jednak byłaby to niewłaściwa refleksja, gdybyśmy doszli do wniosku, że Bóg dopiero wtedy nam odpowie, gdy nie będzie mógł dłużej znieść naszego nachodzenia Go. Nie, nie, nie. Bo przypowieść nie jest alegorią. Tu nie jest powiedziane, że ten jest Bogiem, czy Boga reprezentuje, przedstawia obrazem Boga, a tamten nas reprezentuje. Nie. Ta przypowieść jest opowieścią. Opowieścią z morałem. Dlatego się musimy skupić na głównym motywie tego opowiadania. Już kiedyś mówiłem, gdy chodzi o przypowieści, że to jest tak jak z dowcipem. W dowcipie nie chodzi o poszczególne elementy, szczegóły, o to, co tam w przypowieści się przywołuje. Chodzi o morał. Chodzi o wydźwięk. I właśnie tutaj też chodzi o wydźwięk. A tym wydźwiękiem jest wytrwałość jednego przyjaciela, który w środku nocy prosi drugiego przyjaciela, ale prosi z ufnością, że ten przyjaciel go wysłucha. I to jest właśnie wymowa tej przypowieści. Wytrwałość, determinacja, zaufanie. Przychodzę do przyjaciela jako przyjaciel i mimo tej niewłaściwej pory, mimo zakłopotania, trudności, ten przyjaciel przyjdzie mi z pomocą, bo ja mu ufam i on mi pomoże. I właśnie w tym tekście, w tych 4 zdaniach, które omawiamy, aż 4 razy występuje wyraz przyjaciel. I polecam konspekt
i tam to zaznaczyłem tłustym drukiem. I te trzy osoby swoje działania, podróżny, gospodarz, sąsiad, opierają na tak ważnej i wyjątkowej więzi, jaką jest przyjaźń. A więc podróżny zakłóca nocny mir domu przyjaciela, bo liczy na jego przyjaźń. Ów zakłopotany gospodarz idzie i zakłóca nocny mir domu swojego przyjaciela sąsiada, bo też liczy na jego przyjaźń. I obaj się nie zawiedli. Ani podróżny, bo się ktoś nim zajął, przyjaciel, ani ten, który się dobijał do drzwi, bo tamten również postąpił po przyjacielsku, mimo że to trochę trwało, bo się musiał wewnętrznie przełamać, ale się przełamał i postąpił jak należy. Proszący swoją prośbę wyrażał przez zamknięte drzwi i użył słowa przyjacielu. Pojawił się przed domem sąsiada, bo miał pewność, że ma w domu chleb. I przez to Pan Jezus sugeruje, że każdy z nas, gdy się do Boga zwraca, też zostanie wysłuchany. Na odległość, ale będzie wysłuchany. Bo kierujemy naszą modlitwę do przyjaciela. I Bóg nas również traktuje jak przyjaciół. Także natarczywość tego proszącego w przypowieści jest wyrazem śmiałości, ale śmiałości, która płynie z zaufania. Zaufania, że przyjaciel mnie nie opuści i w tej kłopotliwej chwili nie przestanie być przyjacielem. Ja bardzo lubię to zdanie z listu do Hebrajczyków, które mówi, że z ufną odwagą przystępujemy do tronu łaski. Znajdźmy sobie, być może to jest 4 rozdział Hebrajczyków, teraz nie pamiętam. Ale tam jest to pięknie powiedziane, że z ufną odwagą przystępujemy do tronu łaski. A więc król, bo tron to symbolizuje, traktuje nas jako przyjaciół i mamy tę śmiałość. Bo inne przekłady mówią, że mamy śmiałość. A to jest oparte na ufności do przyjaciela. I ta śmiałość w modlitwie nie będzie przez Boga traktowana jako bezceremonialność czy zarozumiałość. Nie. On potraktuje to jako wyraz naszego zaufania, że przedstawiamy Mu ważną dla nas sprawę, mimo jakiejś sytuacji krępującej, niewygodnej. On zauważy naszą determinację, gdy się do Niego z jakąś prośbą zwracamy, bo jesteśmy w sytuacji takiej, że po ludzku się wydaje, że już jest za późno, że już jest niemożliwe, nie mamy co zrobić. I właśnie w tej przypowieści jest zaznaczona różnica między tym, o co prosimy, o 3 chleby, a tym, co otrzymaliśmy, spełnieniem. Dał mu wszystko, co potrzebował, ile potrzebował. A więc przyjaciel nagabywany, sąsiad, spojrzał na potrzebę proszącego przyjaciela, nie tylko na jego słowa. I Bóg też patrzy na nasze serce, a nie tylko na nasze wyrazy, na nasze słowa. I to właśnie jest piękna wypowiedź w tej przypowieści. No i też trzeba wiedzieć, że nasza modlitwa nigdy nie jest rozkazywaniem Bogu. My po prostu w niej liczymy na wszechwiedzę Boga. Zanim zawołamy, On już wszystko wie. Zanim się na języku pojawi nasze słowo, On wszystko wie. W księdze chyba Izajasza jest takie zdanie. A też chodzi o niewyczerpaną dobroć. Da nam, co potrzebujemy, a nie to, o co prosimy. I w naszej modlitwie my nasze prośby formułujemy tak, jak potrafimy. Na miarę naszych ludzkich ograniczeń, możliwości. Ale nasz Bóg nie jest małostkowy, kochani. On jest miłością. On działa ze względu na naszą miłość do Niego, na nasze zaufanie, i On nas obdarza swoimi możliwościami, bo my ufamy Jego nieograniczonym możliwościom. A więc On daje nam więcej niż powiemy, bo my nawet nie wiemy, o co się modlić, jak mówi nam list do Rzymian. Dlatego Duch pomaga nam westchnieniami niewymownymi. Bóg to wszystko widzi i to wszystko też zrealizuje.
No i teraz pójdźmy dalej. Przyjaciel, który tak natrętnie prosił w środku nocy swego przyjaciela o trzy chleby, był przymuszony do tego niespodziewanymi odwiedzinami innego przyjaciela. I brak chleba w domu spowodował, że szukał sposobu, by nakarmić gościa. Zatem przyczyną całego zamieszania był głód znużonego podróżą człowieka. I to połączyło dwóch pozostałych przyjaciół, którzy się tym przejęli i obaj zechcieli mu pomóc. I ten fakt w przypowieści naprowadza nas wszystkich jako chrześcijan na myśl, że gdy się modlimy, to nie wolno nam się zamknąć tylko w naszej dwustronnej relacji. Ja i Bóg, Bóg i ja, koniec. Gdy modlimy się Ojcze nasz, to nie mówimy Ojcze mój. Gdy modlimy się sami, w jakiejś izdebce, w tej komorze zamkniętej, mówimy nasz, bo wtedy będąc z Bogiem sam na sam, mamy świadomość, że mamy również braci i siostry, mamy jeszcze innych chrześcijan. I stąd w naszej modlitwie musimy uwzględniać innych ludzi. Nikogo nie powinno się wykluczać. I to jest przesłanie tej przypowieści również. Do intymnej relacji ja i Bóg należy dopuszczać każdego, kto od nas oczekuje pomocy. I to nie może być działanie jakieś mechaniczne, zwyczajowe. Musimy się najpierw otworzyć na potrzebę drugiego człowieka, zauważyć go, wysłuchać, a potem podjąć konkretne działania. Bo gdybyśmy się tylko modlili o potrzeby innych, a przy tym nic nie robili ze swojej strony, wtedy nasza modlitwa byłaby tylko przykrywką dla naszej obojętności wobec bliźniego i jego potrzeb. A więc trzeba uruchomić takie możliwości wsparcia, na jakie tylko nas stać. Przypuszczalnie przyjaciel, gospodarz, do którego przybył podróżny, uczynił wszystko, by go właściwie przyjąć. Udzielił mu to, co miał w domu swoim. I dopiero widząc brak chleba, poszedł szukać pomocy u przyjaciela. Jest to lekcja dla nas wszystkich, aby w sytuacji naszej niemożności, naszej bezradności wobec potrzeb drugiego człowieka wiedzieć, że możemy się zwrócić z pełnym zaufaniem do Boga Ojca, który zawsze chętnie zaradzi wszelkim niedostatkom. I ta przypowieść wywołuje potrzebę, aby się przyjrzeć przykładowi modlitwy Jezusa. I pozwólcie, że jeszcze taki jest dodatek do tego, o czym żeśmy już powiedzieli, gdy chodzi o wykład tej przypowieści. W liście do Hebrajczyków, w 5 rozdziale, są takie piękne wersety. Jezus podczas swego ziemskiego życia, głośno wołając, ze łzami zanosił błagania i prośby do tego, który mógł go ocalić od śmierci i został wysłuchany z powodu swej uległości. Chociaż był synem, przez to, co wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa. I tu jest wielka tajemnica. Chciałbym, abyśmy się jej przyjrzeli tak bardzo krótko, zwięźle. W tej przypowieści Pan Jezus nas zachęcał do wytrwałej modlitwy, ale zarazem zapewniał, że na pewno będziemy wysłuchani przez Boga Ojca. Jednak, chyba się ze mną zgodzicie, nieraz stwierdzamy, że nasze modlitwy jakby pozostawały bez odpowiedzi. I wtedy to tłumaczymy czym? No, naszą małą wiarą, małą wytrwałością, albo czasami ktoś mówi, że niewłaściwie sformułował prośbę, albo też, że Bóg milczy, aby nas doświadczyć i poddać próbie. I chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli tym dwóm zdaniom w dwóch wersetach z listu do Hebrajczyków. I sądzę, że te zdania nam pomogą zrozumieć, jak Bóg Ojciec wysłuchuje modlitwy. Tutaj czytamy, że Pan Jezus prosił o ocalenie od śmierci i że został wysłuchany przez Ojca. Ale przecież
Dobrze wiemy, że Pan Jezus śmierci nie uniknął, że na Golgocie się musiał znaleźć i musiał być ukrzyżowany i że musiał oddać ducha. Więc jak to zrozumieć, że prosił o ocalenie od śmierci i został wysłuchany z powodu swojej uległości? Jak został wysłuchany, skoro umarł? Ale tutaj, gdy się przyjrzymy tekstowi dokładnie, to właśnie jest bardzo ważne, żeby teksty zawsze dokładnie przeanalizować. Tam dosłownie jest powiedziane nie, że zanosił swoje błagania i prośby, ale ofiarował błagania i prośby. Tam jest wyraz prosfero, który również jest i w trzecim wersecie tego rozdziału użyty. Tam jest powiedziane, i z tego powodu musi zarówno za lud, jak za siebie składać ofiary za grzech. A więc prosfero, czyli ofiara. I Pan Jezus swoje prośby ofiarował, nie zanosił, nie przedłożył, nie wyartykułował. On je ofiarował. I tu chyba jest jakieś znaczenie, chcemy się temu przyjrzeć. Ja pamiętam to bardzo wyraźnie, bo się wychowałem na Biblii Gdańskiej, to jest przekład z roku 1632, i tam tak jest powiedziane. Prośby do tego, który go mógł zachować od śmierci, z wołaniem wielkim i ze łzami ofiarował. Kto ma Biblię Gdańską, nie chodzi o tekst uwspółcześniony, teraz się właśnie pojawiły, nie, nie. Ale oryginalny tekst, jeszcze drukowany i wydany przez Towarzystwo Brytyjskie Zagraniczne, to właśnie tam znajdziemy ten tekst. Ja z tamtego tekstu drukowanego przepisałem tutaj do konspektu. A więc ofiarował swoje prośby. Jakie to ma znaczenie dla zrozumienia istoty modlitwy? Jeśli prośbę traktujemy jako ofiarę, nie tylko jako słowne wyrażenie swojej potrzeby i swojego oczekiwania, ale jeśli jest to ofiara, my Bogu składamy ofiarę, to się zmieni klimat modlitwy. Tak przy okazji List do Hebrajczyków również mówi o ofiarowaniu Bogu dziękczynienia, że składamy ofiarę warg naszych ust. A więc cokolwiek Bogu ofiarujemy, nie tylko jako przedmiot, ale również i nasze słowa, to ma głębokie znaczenie i chcemy się temu teraz przyjrzeć. Klimat modlitwy się zmienia. Pan Jezus całą swoją postawą w modlitwie uczy, że prośba musi być przez nas potraktowana jako ofiara, którą Bogu składamy. A więc prosząc o cokolwiek, musimy być gotowi do całkowitego zawierzenia siebie Bogu. Po prostu mamy się złożyć na ołtarzu. Jak kiedyś Abraham miał złożyć Izaaka na ołtarzu. Chodzi o takie podejście. Całkowite zaufanie. Izaak był gotowy i się znalazł związany, znalazł się później na tym ołtarzu i miał być przecież ofiarowany. A więc musimy być gotowi do całkowitego powierzenia siebie Bogu. Nasze prośby muszą być ofiarowaniem Bogu naszych spraw, złożeniem ich Bogu na ołtarzu, ażeby na tym ołtarzu one spłonęły. A to wszystko po to, by Bóg mógł na tak te prośby, nasze potrzeby ukształtować, żeby one stały się zgodne z Jego oczekiwaniami i z Jego wolą. To jest bardzo ważne, co teraz mówimy, kochani. To jest kluczowa sprawa, sama esencja tego zagadnienia. Nie tylko ja się Bogu ofiarowuję, ale również i moje potrzeby Bogu ofiarowuję, składam na ołtarz i niech On je przekształci, tak jak ogień przekształca później to, co płonie na ołtarzu. Tak też i Bóg chce przekształcić nasze oczekiwania na takie, jakie są z Jego wolą zgodne. I werset 7 powiada, że Pan Jezus został wysłuchany z powodu swojej uległości, bogobojności, posłuszeństwa. A więc akt ofiarowania prośby swojej sprawy z postawą uległości jest przejawem głębokiego szacunku, prawdziwego poważania i takiej pełnej, żarliwej miłości wobec Boga Ojca.
Jezus nie zamierzał narzucać Ojcu swojej woli. I za chwilę spojrzymy dokładniej na to zagadnienie, powołując się na tekst z Łukasza. Mimo że doznawał niewyobrażalnej udręki, że głośno wołał i ze łzami zanosił prośby, naprawdę to jest szczególny tekst, to jednak był pełen szacunku i pełen otwarcia na wolę Ojca. I tak to wyraził, o czym mówi nam Łukasz 22, 42 werset. Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. A więc w tych dramatycznych chwilach Pan Jezus nie chciał sam decydować. On miał pragnienie, miał prośbę, lecz całkowicie zawierzył Ojcu. Złożył siebie w tej modlitwie na ołtarzu. Dla Niego było najważniejsze wypełnić wolę Ojca i utrzymać z Nim bliską więź. I właśnie wtedy w modlitwie dochodzi do przemiany naszego pierwotnego pragnienia. A więc Pan Jezus mówi, niech mnie ominie ten kielich. To jest pragnienie pierwotne, marzenie, prośba. Daj mi 3 chleby. A potem się staje pragnienie ostateczne. Niech się stanie wola Twoja. Spójrzmy do tego rozdziału Mateusza 26, 42. Jezusowi zależało na pokonaniu śmierci, a zarazem chciał tej śmierci uniknąć. Dlatego też realizację tego pragnienia, by śmierć pokonać, a zarazem jej uniknąć, całkowicie powierzył Bogu. I jego modlitwa została wysłuchana, tak. Jednak zwycięstwem nie było uniknięcie śmierci. Nie na tym polegało zwycięstwo, że uniknął śmierci, nie. Zwycięstwem było mężne przejście przez śmierć do triumfu zmartwychwstania. Halleluja. To jest właśnie przemiana naszych pragnień w Bożą wolę. A więc opowieść o tym nieustępliwym i natrętnym przyjacielu, który koniecznie chciał pomóc głodnemu i zmęczonemu przyjacielowi, odsłania tajemnicę wytrwałej modlitwy. W tej modlitwie głównym bohaterem jest nie proszący, lecz Bóg, który nas słucha. On wie, jak tę modlitwę ukształtować i co z nią zrobić. A gdy się modlimy wytrwale, to w niej doznajemy takiej przemiany, że nasze sprawy jesteśmy w stanie Bogu ofiarować, a nie jedynie wyrazić słowami. I wtedy z całą otwartością powierzymy się woli Boga, który nas włączy w swoje działanie, a tego rezultatem będzie co? Będzie pełne z Nim zjednoczenie. Halleluja. Panie Jezu, dziękuję Ci za to słowo, za Twoje nauki i za Twój przykład. Dzięki Ci, Panie Jezu, dopomóż, abym wchodził w Twoje ślady codziennie, aż do dnia doskonałego. Amen. Czy słyszał, że Kościół jest żywy, gdzie Chrystus kapłanem jest sam, gdzie radość i pokój prawdziwy z miłości udziela Bóg nam, gdzie radość i pokój prawdziwy z miłości udziela Bóg nam. O, pójdź do Kościoła żywego, rozwiązań przez wiarę i żyj, do Boga sumienia czystego, w tym domu modlitwy swe śnij, do Boga sumienia czystego, w tym domu modlitwy swe śnij. Czy znany Ci Kościół prawdziwy, co z ducha i prawdy się wstał, gdy
każdy się czuje szczęśliwy, że Bóg mu zbawienie swe dał. Gdzie każdy się czuje szczęśliwy, że Bóg mu zbawienie swe dał. Czy słyszał, że Kościół jest żywy, że miłość zasadą jest ta? Gdzie ludzie to bracia prawdziwi, a głową i ojcem Bóg sam. Gdzie ludzie to bracia prawdziwi, a głową i ojcem Bóg sam. Szybko sobie czas przemija, tak przeszło już tysiące lat. I przejdzie nasze pokolenie przykładem przeszłych życia lat. I przejdzie nasze pokolenie przykładem przeszłych życia lat. Tak wieczność mniej tego świata nie pozostanie nawet się. Życie prędko tak ulata i przyjdzie nasz ostatni dzień. I życie prędko tak ulata i przyjdzie nasz ostatni dzień. Otwórzmy wszyscy usta nasze, podnieśmy w górę ręce swe. Niech chwała Panu się unosi, ołtarza naszych czystych serc. Niech chwała Panu się unosi z ołtarza naszych czystych serc. Z szybkością wielkim czas przemija, do Pana co dzień zbliża nas. Niech zabrzmi głośno trąba Boża i na spotkanie sygnał da. Jego stóp i głośno chwalę.
skałą jest Chrystus Pan, ucieczką najpewniejszą. On moje serce oczyszcza tu, by się z nim spotkać mógł. Duchu Panie mój, śpiewać Ci będę, uwielbiać Ci imię Twoje, każdego dnia w Twoim duchu, Panie mój, wywyższam Ciebie, ofiarowuję Tobie moją wieś. Twoim duchu, Panie mój, śpiewać Ci będę, uwielbiać imię Twoje, każdego dnia w Twoim duchu, Panie mój, wywyższam Ciebie, ofiarowuję Tobie moją wieś. Jest Panem, o tak, jedynym Zbawicielem. Więc zróżmy serca u Jego stóp i głośno chwalmy Go. On wieczną skałą jest Chrystus Pan, ucieczką najpewniejszą. On moje serce oczyszcza, spotkać mógł. W Twoim duchu, Panie mój, śpiewać Ci będę, uwielbiać imię Twoje, każdego dnia. W Twoim duchu, Panie mój, wywyższam Ciebie, ofiarowuję Tobie moją pieśń. W Twoim duchu, Panie mój, śpiewać Ci będę, uwielbiać imię Twoje, każdego dnia. Ciebie, ofiarowuję Tobie moją pieśń. Duchu Panie mój, śpiewać Ci będę, uwielbiać imię Twoje, każdego dnia.